jeszcze tak, że do końca byłem bardzo krytyczny chłopaków ze swojej strony oczywiście nie oceniam, bo pierwszy raz graliśmy tutaj na takim obiekcie, na takiej Murawie, także na pewno to też w takim sensie ktoś tam nie pozwolił pokazać pewnego. Myślę, że my jesteśmy jeszcze trochę w takim okresie przygotowawczym. Jeszcze nie jesteśmy w optymalnej dyspozycji fizycznej, którą widać szczególnie w wielu fragmentach, kiedy trzeba było przesunąć, doskoczyć, zasekurować czy podejść wyżej do przeciwnika i to tak jakby było widać, co nie umniejsza absolutnie zasłużonego zwycięstwa zespołu Stali Mielec. Gratuluję oczywiście. No cóż, my mamy fajny materiał do analiz, do przemyśleń. Musimy się szybko, bardzo szybko zacząć uczyć tej ligi. Na tyle szybko, żeby zacząć punktować. Dobrze, że to w pierwszym meczu bardzo tak się wydarzyło, bo myślę, że zarówno chłopaki, jak i dawno my spodziewaliśmy się czegoś więcej, ale nie udało się. Tak jak mówię, pracy mamy na pewno dużo. Ci chłopcy idą od trzeciej ligi do góry, tak, cały czas. Spektakularnych wzmocnień nie robiliśmy. Ale tak jak mówię, to wcale nie jest żadne wytłumaczenie, bo ja wiem, że oni potrafią na pewno lepiej, zdecydowanie lepiej zagrać.